Co Biblia mówi o cierpieniu w ciele? Istnieje taka rzecz jak cierpienie w ciele. Apostoł Piotr mówi o ogromnej wartości takich cierpień. Ten, który cierpiał w ciele, zaniechał grzechu. Niewątpliwie Paweł również miał na myśli takie cierpienie, gdy pisał: odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. To możemy przeczytać w liście do Galacjan, 6 rozdział, oraz 1 Piotra, 4 rozdział 1-2. Pośród wielkich cierpień apostoł Paweł doświadczał wielkich zwycięstw. Kończąc taki temat, należałoby wspomnieć również, że Bóg chce, aby każdy z nas troszczył się o swoje ciało. Jest to nie tylko dozwolone, ale i zasadne. Nie wolno mi jako chrześcijaninowi umniejszać ani ignorować tej doniosłej prawdy, że ciało moje stało się świątynią Ducha Świętego. On przebywa we mnie. Nie należę już do samego siebie, ponieważ zostałem drogo wykupiony. Moje ciało należy teraz do Boga, abym mógł go w nim uwielbiać. Tak mówi pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 do 20 wersetu. Podstawowe funkcje życiowe, takie jak jedzenie, picie, ruch i praca, a nawet sen, nabierają zupełnie nowego znaczenia, gdy uświadamiamy sobie, że również przez te zwykłe czynności możemy uwielbiać Boga. Jakież to cudowne, że członki mego ciała, które służyły niegdyś jako narzędzia nieprawości, teraz mogą być narzędziami sprawiedliwości. Bo tak uczy nas Słowo Boże zapisane w liście do Rzymian, 6 rozdział 13 oraz 19 werset. Ciało jest także tym, co oznacza istotę ludzką. I oto niektóre miejsca z Pisma Świętego, ze Słowa Bożego, z Biblii, które w ten sposób określają ciało. I ujrzy wszelkie ciało zbawienie Boże. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, 6 werset. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem. Ewangelia Jana, 17:2. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Rzymian 6:19. Aby żadne ciało nie chlubiło się w jego obecności. 1 Koryntian 1:29. Nie walczymy według ciała, 2 Koryntian 10, werset 3. Wszelkie ciało jest jak trawa, 1 Piotra 1:24. Stając się dziećmi Bożymi, nie przestajemy być członkami społeczności ludzkiej. Zarówno święty, jak i grzesznik podlega temu samemu biblijnemu określeniu. Wszelkie ciało jest jak trawa. Każdy z nas jest częścią wspólnoty ludzkiej. Jak zdumiewające jest to, że i nasz Pan Jezus Chrystus był jej częścią, nie mając jednak udziału w jej grzechu. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Tak jego natura, jak i jego udział w rodzaju ludzkim były równym stopniu, w takim samym stopniu, doskonałe, z sercami przepełnionymi czcią i uwielbieniem, możemy studiować Ewangelię i rozmyślać o tym, jakim był Pan Jezus Chrystus za dni swego życia w ciele. Wyznanie, iż Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest tym, co odróżnia ducha prawdy od ducha fałszu. Mówi o tym pierwszy list Jana, 4 rozdział od 1 do 3 oraz Hebrajczyków, 5 rozdział, werset 7 oraz Ewangelia Jana 1:14.
Pomyśl chwilę, zatrzymajmy się nieco dłużej nad doskonałym człowieczeństwem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Boże, Pismo Święte, Biblia wyraźnie stwierdza, że Pan Jezus w przeciwieństwie do nas w ogóle nie był skażony tą złą naturą, która jest częścią naszego człowieczeństwa. On nie tylko nie znał grzechu i nie popełnił grzechu, lecz nie było w nim absolutnie niczego, co w jakimkolwiek stopniu odpowiedziałoby pozytywnie na propozycje czy sugestie szatana. Dlatego też mógł rzucić wyzwanie swym wrogom. Któż z was może mi dowieść grzechu? I mówi o tym Słowo Boże między innymi w Jana Ewangelii 8 rozdział 46 werset. W Mateusza Ewangelii 4 rozdział 3-10, Ewangelii Jana 14-30, pierwszym liście Jana 3 rozdział 5 werset i pierwszym Piotra 2-22 oraz 2 Koryntian 5-21. Należałoby tu użyć słowa nieskazitelność, które może odnosić się jedynie do człowieczeństwa naszego Pana. Pana Jezusa Chrystusa. Tym słowem nieskazitelność wychodzimy poza powszechne przekonanie, że nie zgrzeszył, potwierdzając, iż nie był w stanie zgrzeszyć. Lecz słowo nieskazitelność zawiera o wiele więcej niż oba te stwierdzenia. Pan Jezus Chrystus posiadał taką moralną naturę, że popełnienie przez Niego grzechu było absolutnie niemożliwe, i nawet to, że stał się człowiekiem, nigdy nie naruszyło jego niezmiennej świętości. W istocie był on uosobieniem świętości, natury, która ma upodobanie w czystości i czuje odrazę do wszelkiego rodzaju zła. Pan Jezus Chrystus był święty w wieczności, bo tak mówi nam objawienie 4 rozdział 8 werset. Święty w swym narodzeniu, bo tak mówi Łukasza, 1 rozdział 35 werset. Święty w całym swoim życiu, tak mówią Dzieje Apostolskie, 4 rozdział 30 werset. Bez skazy i bez zmazy w swej śmierci, bo tak mówi 1 Piotra, 1 rozdział 18-19. Pan Jezus Chrystus jest święty jako wywyższony człowiek po prawicy Bożej w chwale. I to mówi objawienie 3 rozdział 7 werset oraz 6 rozdział 10 werset. Kiedy patrzymy na Pana Jezusa Chrystusa, to stwierdzamy, że przyjmując człowieczeństwo, miał on w nim rzeczywisty udział, był kuszony przez diabła, bo tak przecież mówi nam Słowo Boże zapisane w Mateusza 4 rozdział, ale także wiedział, co znaczy być głodnym i spragnionym, bo tak mówi nam Słowo Boże zapisane w Ewangelii Jana 4 rozdział 7 werset. Także wiemy, że był pewien podziwu dla wiary poganina, bo tak mówi nam Słowo Boże zapisane w wersecie z Mateusza 8 rozdział 10 werset. A także, jeżeli weźmiemy jego historię na ziemi, to płakał nad grobem swego przyjaciela Łazarza, bo tak również mówi nam Ewangelia Jana 11 rozdział, 11 rozdział, 35 werset, tak zwany najkrótszy werset Biblii, i zapłakał Jezus. Co za cudowny Zbawiciel! Upadnijmy przed Nim i oddajmy cześć temu, który jest Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. Rzeczywiście Bóg objawił się w ciele. Co mówi nam Słowo Boże zapisane w 1 Tymoteusza 3,16 oraz Kolosan 1,19 oraz 2 rozdział 9 werset. Nasze człowieczeństwo to jest sytuacja, stan, który opisuje apostoł Paweł i ukazuje apostoł Paweł coś na temat naszych ludzkich odczuć, kiedy pisze do Koryntian. Bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami z zewnątrz, obawami od wewnątrz, lecz ten, który pociesza uniżonych, pocieszył nas przez przybycie Tytusa.
Tak mówi nam Słowo Boże zapisane w drugim liście do Koryntian, 7 rozdział, 5 do 6 wersetu. Jakże ciepłe i ludzkie są te słowa. Jakim pocieszeniem dla apostoła Pawła było przybycie Tytusa, drogiego mu przyjaciela i współpracownika. Czy ci, którzy działają niemalże jak roboty, mogą powiedzieć, że nigdy nie odczuwali potrzeby ani radości płynącej z takiej ludzkiej pociechy? Miłość przyjacielska jest częścią naszej ludzkiej natury i jest wolna od jakichkolwiek grzesznych myśli. Jednakże w sytuacji duchowego konfliktu potrzebujemy czegoś znacznie silniejszego niż tylko uczucia ludzkie. I to miał na myśli Paweł, pisząc do Koryntian, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Tak mówi 2 Koryntian 10:3. Ponieważ prowadzimy duchową walkę, nie możemy nawet jako chrześcijanie używać środków, które co do istoty są typowo ludzkie. Musimy iść do walki tak, jak Dawid szedł przeciwko Goliatowi, nie ze zbroją Saula, lecz w imieniu Pana zastępów, Boga, Wojska Izraelskiego. Tak mówi nam Słowo Boże zapisane między innymi w pierwszej Księdze Samuelowej, 17 rozdział, 45 werset. I teraz, jeżeli możemy tak powiedzieć, to oto duchowa broń, której potrzebujemy. Broń, która dzięki mocy Bożej jest w stanie burzyć najsilniejsze warownie. Tak jak Dawid stawił czoła potężnemu Goliatowi, tak i my stajemy wobec duchowych mocy podnoszących się przeciwko poznaniu Boga. Fałszywe idee i niewłaściwe myśli ciągle atakują nasze umysły i jeśli się im nie przeciwstawimy, będą miały wpływ na nasze zachowanie. Co więc mamy czynić? Powinniśmy to dobrze zrozumieć, że chociaż chodzimy w ciele, nie walczymy według ciała, lecz posługujemy się bronią, w którą zaopatruje nas sam Bóg, a jest nią całkowita zależność od Niego. Pozwala ona odrzucać wszelkie argumenty złego i poddawać każdą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi, bo tak uczy nas Słowo Boże zapisane w drugim liście do Koryntian, 10 rozdział od 3 do 6 wersetu. Jeśli jeszcze nie jesteś pewien tego, że masz życie wieczne, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, bo Pan Jezus Chrystus powiedział, że kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. Więc uwierz w Pana Jezusa. Apostołowie, gdy zostali zapytani, co mam czynić, aby być zbawionym, odpowiedzieli strażnikowi więziennemu: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Także mamy przykład Abrahama. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Przestań wierzyć w siebie, przestań ufać sobie, przestań wierzyć sobie i w siebie. Uwierz w Pana Jezusa, a przestań wierzyć w siebie. Uwierz Panu Jezusowi, przestań wierzyć sobie, co do kwestii życia wiecznego. Bo życie wieczne jest dostępne dla każdego, kto uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, każdemu, kto zaufa Panu Jezusowi Chrystusowi ku życiu wiecznemu. Więc czym prędzej uwierz w Pana Jezusa, a będziesz miał życie wieczne, nieutracalne zbawienie raz na zawsze, bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Ratuj się przed nadchodzącym gniewem Bożym, ratuj się z tego złego i przewrotnego pokolenia, w którym teraz się znajdujesz. Uwierz Jezusowi Chrystusowi. Niech Bóg Ci błogosławi.